Może mikrofon na mnie zajmować. Z racji tego, że mamy dwóch kandydatów, stanowisko kandydatów było takie, iż jedno nazwisko będzie na jednej karcie, także Państwo dostaniecie po jednej karcie kilka głosów. Ja może przeczytam regulamin, jeśli będą jakieś pytania, to jeszcze nie powiem. Rada dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce pod wyrazem za. Opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce pod wyrazem przeciw lub wstrzymał się, opowiadają się w ten sposób przeciw wyboru tego kandydata. Jeżeli radny na karcie postulowania postawi znak X, jednocześnie w kratce pod wyrazem za, w kratce pod wyrazem przeciw i w kratce pod wyrazem wstrzymał się, nie postawi znaku X w kratce ani pod wyrazem za, ani w kratce pod wyrazem przeciw, ani w kratce pod wyrazem wstrzymał się, wypełnił kartę w inny sposób, jego głos uważa się za nieważny. Proszę Państwa, może przegłosujemy ten formę regulaminu. Dobrze, kto jest, czy są jakieś uwagi do tego, co przeczytał Pan Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej? Nie ma. W związku z tym, jeżeli można, kto jest za przyjęciem tego regulaminu, proszę o podniesienie ręki do góry. 19 radnych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili rozdadzą karty. Państwo dokonacie aktu wyboru i będziemy kolejno czytać, żeby wrzucać karty do głosowania. Pan Krzysztof Czarnkowski, pan Czesław Kaleszko.
taki przykład.
witam radny z Rady Powiatu Leśnickiego, pan radny. Witam pana starostę powiatu leśnickiego czwartej kadencji, pana Zbigniewa Wójta. Witam pana wicestarostę powiatu leśnickiego czwartej kadencji, pana Sławomira Pyta. Witam członka zarządu poprzedniej kadencji, pana Zbigniewa Wójta. Witam członka zarządu pana Jarosława Polskiego z kadencji. Witam panią skarbnik, pana sekretarza wraz z pracownikami starostwa. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych. Witam dyrektorów jednostek oświatowych. Witam dyrektora powiatowego zespołu szpitali, panią Janę Głowacką. Witam powiatowego komendanta Straży Pożarnej, pana Jacka Pawłowieckiego. Nie widzę, czy jest powiatowy inspektor nadzoru drogowego, bo po prostu nie widzę. Chciałbym przywitać. Nie mam. Witam zaproszonych gości i witam burmistrza Oleśnicy, pana Michała Kołacińskiego. Witam jeszcze raz burmistrza Twardogóry, burmistrza Lejta, pana Zbigniewa Petrała. To był nie robi dzisiaj. Witam media. Witam pana wójta gminy Dobroszyce, pana Artura Cieska. Witam jeszcze raz media oraz wszystkich tych, którzy tu są, a których nie wymienimy. Witam państwa. Jeżeli państwo pozwolicie, to usiądźmy. Na podstawie paragrafu 17 ust. 1 statutu powiatu leśnickiego otwieram drugą sesję 5. kadencji Rady Powiatu Leśnickiego. Na podstawie przedłożonej listy obecności stwierdzam, że na 23 radnych sesji uczestniczy 22 radnych. Stwierdzam, że decyzje podejmowane przez Radę będą prawomocne. Jeżeli można, to bardzo proszę o połączenie się rozporządzonych pytań. I do pomocy w prowadzeniu dzisiejszej sesji proszę pana wiceprzewodniczącego, pana Kazimierza Wójcie. Bardzo proszę o głos. Przechodzimy do punktu numer 4, przyjęcie porządku obrad. Proszę państwa, pozwolę sobie przeczytać porządek obrad, który państwo otrzymaliście wszyscy razem. Pierwsze powitanie, drugie otwarcie sesji. Trzecie, stwierdzenie prawomocności obrad. Czwarte, przyjęcie porządku obrad. Piąte, sprawozdanie zarządu z działalności w okresie inwestycyjnym. Tym informacje udzielone na zgłoszonych interpelacjach i odpowiedziach. 6, wybór starostwa powiatu leśnickiego. 7, wybór wicestarostwa powiatu leśnickiego. 8, wybór członków zarządu powiatu leśnickiego. 9, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenie składów osobowych stałej Komisji Rady Powiatu Leśnickiego i jej przegłosowanie. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leśnickiego i jej przegłosowanie. 11. Interpelacji i zapytania radnych. 12. Wnioski i oświadczenia. 13. Komunikaty. 14. Zamknięcie sesji. Zwracam się do państwa radnych z pytaniem, czy są jakieś wnioski w sprawie zmian porządkowych? Jeżeli nie ma, to ja pozwolę sobie wnieść zmianę. Proszę państwa, na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie powiatowym, artykuł 23 ust. 1 stanowi, że pozwolę sobie przeczytać. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Ust. 3. Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady Powiatu oraz radny, który uzyskał mandat w trakcie trwania kadencji składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny. W związku z tym, że jest trzech panów radnych, którzy dzisiaj z nami są, proponuję, aby rozszerzyć porządek obrad o punkt 5, to jest ślubowanie radnych, a pozostałe punkty będą po kolei, jak przeczytałem, od 6 do nie do 13, tylko do 15.
Kto jest za wnioskiem przewodniczącego, proszę podnieść rękę. Proszę o...
sesyjnej. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Otwieram dyskusję. Jest jeszcze Pan Starosta, poprzedniej czwartej kadencji. Bardzo proszę, jeśli Państwo chcą zabrać głos. No i niemal Pan Starosta podpowiada, że niemal cały zarząd. Także bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa chce zabrać głos. Otwieram dyskusję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Wszyscy przechodzimy do kolejnego punktu porządku. Kolejny punkt porządku obrad to jest wybór starosty powiatu rosyjskiego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględną większością ustawowego składu rady i głosowaniu tajnym. Paragraf 34 statutu powiatu rosyjskiego stanowi, że zarząd liczy 5 osób, skład zarządu wchodzi starosta, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu, wicestarosta, pozostali członkowie zarządu w liczbie osób 3. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko starosty powiatu rosyjskiego. Bardzo proszę. Pani radna Helena Grzybek. Zadaję pytanie.
czy pan kandydat na starostę powiatu chrzcińskiego, pan Wojciech Kociński, wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, głosowanie jest tajne, w związku z tym należy powołać komisję skrutacyjną. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Proszę pana radny Sycianko Krzysztof. Czy pani kandydat było wyrażać zgodę? Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Jeżeli można, to ja sobie pozwolę zgłosić pana Jarosława Polickiego. Czy pan wyraża zgodę, panie radny? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zgłoszenie. Pani radna Krzywia była też. Przepraszam bardzo. Ja chciałam zgłosić panią Renatę Wojciechowską. Czy pani radna Renata Wojciechowska wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są kandydatury? W związku z tym proszę o przygłosowanie, kto jest za zamknięciem listy kandydatów na do komisji skrutacyjnej. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Nie ma. W związku z tym, kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie? Pani Alina Dziękło, pan Jarosław Polański i pani Renata Wojciechowska. Proszę o podniesienie. Kto jest za? Wszyscy. Kto jest, ja muszę zadać pytanie, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W związku z tym, że komisja powinna się ukonstytuować, ogłaszam przerwę. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że komisja się ukonstytuowała, więc ogłaszam kolejną przerwę w celu przygotowania kary. Ogłaszam przerwę, bo to troszeczkę chyba dużo będzie, więc ale też bardzo proszę radnych o zachowanie. Następny. Wznawiam obrady. Bardzo proszę przewodniczącą o przedstawienie zasad, ale te zasady będziemy chcieli przegłosować. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to bardzo proszę o zwrócenie się do przewodniczącego, który udziela głosu. Panie przewodniczący, chciałbym poinformować. Bardzo proszę. Że nie będę brał udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Wojciech Wróciński.
przystąpimy do przegłosowania uchwały Jadwiga. Pozwolę sobie przeczytać projekt uchwały. Bardzo proszę o zajmowanie miejsca. Uchwała Rady Powiatu Olsztyńskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru starosty Olsztyńskiego. Na podstawie artykułu 27 ustawy o samorządzie powiatowym oraz paragrafu 35 ust. 1 ustawy powiatu olsztyńskiego Rada Powiatu Olsztyńskiego uchwala, co następuje. Na starostę powiatu olsztyńskiego bez względu na większością ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym wybrano pana Wojciecha Olsztyńskiego. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. Może 5. Ja wiem, że tych przerw będzie dużo.